Na niewielkiej warstwie wodonośnej pośrodku pustyni wznoszą się ruiny starożytnej fortecy, która musiała być jednym z wielu dawnych punktów ludzkiego oporu. Tylko niewielka część murów obronnych nadal stoi i możesz je wykorzystać jako element swoich umocnień. Nasi inżynierowie wykorzystali materiały z ruin do wybudowania dużego teleskopu na szczycie centrum dowodzenia, który zapewni znakomity widok na okolice. Wybuduj dużą kolonię i ufortyfikuj obronę, by odeprzeć ataki zarażonych. No, to znowu przetrwaj ataki wszystkich hord jest. 2000 ludzi. No to nie będzie problem, myślę. Zobaczymy, jak będzie mapa wyglądała. Skoro mamy ten wielki teleskop, to będziemy mieli dużą wizję. Wow, naprawdę duży teleskop. A, to powiem więcej. Mamy całkowitą wizję. To już widzimy wszystko, co gdzie jest. Środek jest żyzny. Są faktycznie te mury. Te mury są nieprzebijalne, bo wciskam Alt i one nie mają HP. I wzdłuż tych murów możemy zrobić własne mury. I to będzie na przykład całkiem spoko. Dużo kamienia jest. Jest dużo żelaza, aczkolwiek na takich wysuniętych miejscach. No dobra. To chyba tutaj będziemy robić naszą kolonię. Dookoła tego może jakieś rzeczy związane z uprawami. No i dobra, nie ma żadnych zamiaków na mapie, póki co przynajmniej. 16 dzień będzie pierwsza horda, ile mamy dni w ogóle? 80, to długie zadanie raczej będzie. W takim razie... Gdzie ciebie wyślemy? Tutaj. Ogarnijmy nasze wejścia tutaj, do naszej bazy, nasze wejście do bazy. Tutaj gdzieś pewnie rynek byśmy budowali. Wszystkie wejścia na razie są ogarnięte. Ktoś przy każdym wejściu stoi. O, i dostaliśmy już pierwszą osę do zbudowania. I one się chyba kumulują, więc póki ich nie wykorzystamy, to będą. A, nie ma energii już tutaj. Tę energię tutaj też walniemy. Że jakoś w ten sposób... A, tutaj jeden punkt brakuje. Dobra, to w ten sposób walniemy tę energię. Dużo będziemy dostawać surowców każdego dnia. To jest całkiem spoko. Także ten początek, początkową tą rozbudowę, to nam znacznie powinno uprzyjemnić i usprawnić. O, idą zombiaki. Tutaj. Także na mapie widać wszystko. Dokładnie wszystko. Z czterech stron świata. Ale to całkiem spoko sprawa. Bo można reagować na to z wyprzedzeniem, o ile oczywiście będę na to patrzył. Z tym może być różnie. Tu nie mogę zrobić tych domków. Znaczy tego jednego chyba nie mogę domku zrobić. Tutaj też jednego nie mogę. Bo stoją za blisko. Za blisko tego murka. Muszą mieć dostęp, powiedzmy, do wolnej przestrzeni. No i tak, tutaj będziemy budować, tutaj koło tego pewnie rynek wystawimy. No zaraz możemy budynek technologiczny postawić, nawet nie zaraz, tylko już. Szkoda, że na tej jałowej ziemi, ale na razie dostępu do innej nie mamy. Tutaj może walniemy po prostu i tyle. Też myślę, żeby tak, na przykład tutaj dać gdzieś magazyn, tutaj może, tutaj magazyn i tutaj dookoła te farmy będą. Tak sobie to gdzieś tam obmyślam w ten sposób. Dobra, oprądujemy się. No to ciekawe w sumie z tymi murami, bo łatwiej będzie się bronić, przeciągać mury od tego do tego na przykład. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Surowców naprawdę mamy sporo. Jestem w szoku. Tutaj moglibyśmy walnąć fajną Teslę. Attention. Building completed.
drugi dzień, a my już budynek technologiczny robimy, nie? To jest taka jest różnica, jak właśnie mamy te dostawy. Nie, to może na razie nie dajmy ten. Zaraz zainwestujemy po prostu w rozwój farm. I tyle. Minus tego, że tu nie ma hordy do klepania. Znaczy, że nie ma zombiaków na mapie za bardzo, dopiero one wychodzą. Jest taki, że nie będziemy mieli doświadczenia na naszych żołnierzach. A doświadczenie całkiem sporo zmienia. Nie no, dużo pieniędzy mamy. Pierwsza farma. No i też zdążymy sobie porobić siatkę energetyczną w dużej ilości. Zanim cokolwiek się tu stanie. Produkcję drewna będziemy mieli naprawdę dobrą tutaj. Produkcję kamienia też będziemy mieli spoko. Ale na razie nie wychodzimy. No, idą takie pojedyncze zombiaki. Tutaj mamy dużo żołnierzy. Także nam niepotrzebna jest grupa, która będzie ekspedycyjna. Jeszcze mamy zawsze te osy. Ale osy będziemy stawiać dopiero jak będziemy mury faktyczne wystawiać. Chyba za murami. Albo jak to będzie horda się zbliżała. Ale to też jeszcze sporo. Tutaj daleko te fortyfikacje będą musiały wyjść. Albo tutaj będziemy musieli fortyfikować cały ten teren i tutaj. Albo w ogóle, no tutaj, o Jezus Maria, to naprawdę wielkie. Chyba, że w ogóle po tym okręgu całym byśmy, wtedy najmniej fortyfikacji by wyszło, ale najbardziej obszerna by była nasza baza. Że nie wiem, czy to jest warte świeczki. Rynek też niech się rozwija. Teraz jak będziemy mieli złoto, to puścimy sobie farmę numer uno. Myślę, że tutaj. Tak, tutaj ładne 64 wchodzą, tutaj z magazynem to będą chyba 70 wtedy czwórki jeszcze. 77 wtedy będą. 64 raczej. Czekamy na pieniądze. Teraz pozostawiamy ludzi kolejnych i tutaj będziemy szli. Nie wiem, czy tutaj na razie chcę stawiać cokolwiek, bo nie wiem, jak ten rynek jeszcze się umieści, ale do rynku potrzebujemy więcej ludzi. Tak czy siak tutaj na pewno będzie ta trzecia linia. To nie ulega wątpliwości. Wstawiamy sobie prąd. Myślę, że pierwsze nasze mury będą po prostu tutaj, tutaj, tutaj zrobimy takie, nie wiem, większe coś. Może od razu pociśniemy takie coś, żeby ten zabezpieczyć. Najmniej kamień, żeby zabezpieczyć. Naprawdę dużo tego kamienia jest do zabezpieczenia. No bo tutaj już zombiaki na przykład podchodzą, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Rzecz, która nam jest potrzebna, to ludzie. Dobra. Zaraz będziemy budować rynek. Zaraz zobaczymy, jak go rozlokujemy. Że tutaj po prostu.
Ogólniemego. Mhm. No to chyba całkiem dużo. Tak, tak, postawimy rynek i nit. Dookoła rynku możemy budować na spokojnie. Dużo lepiej z surowcami teraz stoimy. Oj, dużo. Magazyn by się przydał do zbudowania. Może też w sumie coraz więcej tych zombiaków lezie. Może też baraki by się przydały całkiem niedługo. Gdzieś się powoli zacząć też obudowywać. Nagle się dużo jedzenia zwolniło. Puścimy zaraz kolejną technologię. Tak, i myślę, że tutaj jak kamienne domy będą, to w tym kwadracie się wyrobimy z 2000. Brawo. Takiego krzywulca postawić, to tylko ja mogłem. A jakaś dobra może Warhammerowa gra, a nie po prostu Warhammerowa gra? Czyli jeśli to nie Space Marine, to niedobra gra? energii potrzebujemy już w tym momencie. Tutaj zaraz też wystawimy budynek, żeby móc ogarnieć złotko, nie złotko, tylko kamień. I tego snajpera tu przestawimy bliżej kamienia. No to kup sobie, jak za dwie dychy. To se kup. Dobra, zbieramy teraz na ten, na magazyn. No, tu zombiak idzie. Czaisz go. No tu na razie jesteśmy dość mocno odsłonięci. Patrz, jaki ładny murek. Będzie nasz pierwszy murek. Pierwszy murek. Tu będzie drugi. Tu będzie trzeci. Jezus Maria, to ja już bym wolał, żebyś w gry grał, ale to... Rób co se chcesz. To jest twoje życie, sam kreuję rzeczywistość. A co my tyle kamienia wydaliśmy w sumie, że tak mało mamy? Dobra, uwolnimy kolejną drewutnię. Tutaj będziemy mogli ładną walnąć, chyba 17 nawet, nice. 16 dzień, znaczy... 16 dzień będzie horda, a my mamy już 8 dzień, prawie 9 i nie mamy jeszcze baraków na.
ale myślę, że będzie spoko, bo będziemy mieli osy. Poza tym Dorn, jutro będzie gra Warhammerowa. No spoko, wytrzymaj do jutra, okej? Wytrzymaj do jutra i będzie Warhammer. Nie no, rozwój ekonomiczny mamy dobry, ale przydałby się jeszcze jednostkowy. Bo żołnierze są na wagę żołnierzy. I złota. Bo złoto kosztują. Coraz więcej klezie na bokach, ale na razie są zwyklaki. Także to też jest duży plus. Zastanawiam się, gdzie tą produkcję będziemy rozpoczynać. Może po prostu tutaj lepimy. I tutaj gdzieś będziemy się murkować bardziej. Na większym takim terenie. Na szerszym terenie. W ogóle na terenie. I tutaj od tego do tego by było naprawdę sztosiwo. Potem tutaj zamknąć to. Tym ogarnąć. O. Nie no, to musisz słuchać po prostu tego, co mówią ci w ten, przez radio te rozkazy. Bo tam były, są takie momenty, gdzie musisz stać się bronić, są takie momenty, gdzie musisz po prostu uciec. Albo dojść do jakiegoś konkretnego punktu, jest gitara. Ale to wszystko mówią w tych komunikatach radiowych. Także na to musisz zwrócić uwagę po prostu. Panie dron. No tutaj muszę walnąć w ten sposób, ten prąd. No właśnie, jak skipnąłeś, to nie wiesz, no i dlatego nie wiesz. O, patrz. No to już będziemy potrzebować więcej jednostek, żeby to bronić sensownie. Myślę, że nasz pierwszy murek tutaj będzie po tej stronie po prostu. Co? O kurde. No mówiłem, tu już murku potrzebujemy. Bo coraz więcej ich lezie, dlatego potrzebujemy większej produkcji jednostek. Nie mam pojęcia. Też powoli się trzeba będzie przygotowywać do tej kolejnej hordy. Bo to już niedługo. Zobaczymy od której strony. Będzie to też na wiele wpłynie. Niczym mydło. Wpłynie. Tutaj po tej stronie jeszcze nie mamy żadnych fortyfikacji. Tutaj moglibyśmy takie wcięcie zrobić zawsze. Przynajmniej na razie, bo potem pewnie te dalej będą fortyfikacje szły. Dobra, żołnierze się robią. Technologie się robią. No bo tutaj tak strasznie pusto i tutaj nie ma jak tego przedzielić, nie? To jak murek walniemy, to będzie taki. Odtąd dotąd to jest trochę za dużo dla nas, przynajmniej na razie.
Great idea, sir. Of course, my commander. Are you sure? Ale chyba tutaj będziemy musieli walnąć, na razie przynajmniej. Potem się rozciągnie to. Wiem, że tu będzie przerwa, bo kamień. A, tu nie musimy bramy robić dzięki temu. Patrz. To nas oszczędzają. Masz naturalną bramę po prostu. Może i taka być. Ajsik nas na razie ogranicza, dlatego budujemy kolejnych ludzi. Znaczy wiochy. O, panie Janie, niech pan stanie na śniadanie. Zabij go, zabij ją. Tak to się robi na dzikim zachodzie. To dobry Terminator. Dobra, to tutaj mamy zapory. Wszędzie mamy zapory? Wszędzie mamy zapory. No tutaj nie mamy, ale siłą rzeczy nie mamy. Nie możemy mieć. Weźmiemy jeszcze jednego żołnierza, damy go tutaj. Do tej babki też jeszcze jednego żołnierza dostawimy. Tutaj puścimy już kamienny warsztat. Tutaj będzie dobre miejsce na kamienny warsztat zresztą. Czy jeszcze produkcję kamienia możemy zwiększyć? Oczywiście, że tak. Tutaj naprawdę dużo kamienia można mieć. Fajnie, to mi się podoba. No i pieniędzy. Od nędzy do pieniędzy chciałoby się więcej, ale co zrobić i poradzić? Tego nie wiem ja. Nie no, wiem. Budować kolejnych osadników. Bardzo dużo tutaj farm. I drewutni też ogarnęliśmy. Także fajnie, magazyn będzie tutaj działał. No i zaraz, może nie tak zaraz, ale niedługo będzie horda pierwsza nasza. No ta wyrwa taka jest. Nie podoba mi się ta wyrwa. Cały hajs wydajemy od razu, jak tylko dostajemy hajs, to od razu wydany, no. Bardzo dużo jedzenia mamy w zasięgu. Prądu troszkę mniej. I kolejne haciendy się robią. Teraz nagle zabrakło drewna, ale drewno zaraz będzie, spokojnie. Mamy bardzo dużo drewutni. 115 na 8 godzin drewna się robi. To naprawdę sporo. Dużo mamy żołnierzy? 20. Ile mamy os jeszcze do wykorzystania? 14 mamy os! To się rozstawimy bez problemu. To zróbmy sobie tak, dajmy tutaj jedną osę. Tutaj jedną. Tu jedną. Tu jedną. W tych miejscach, gdzie nie będziemy się w najbliższym czasie poszerzać. Gdzie? No i tutaj. Zaraz będzie osa. Będzie siekała też. No i już wszystkie namioty się ulepszą. Nie powiem ci, co będzie jutro, ale mogę ci powiedzieć, że będzie Warhammer.
to chyba powinieneś być zadowolony, nie? Jak Warhammer. Zaraz warsztat będzie trzeba postawić i kolejną technologię pocisnąć. Chodź tutaj na razie za murek, żebym cię nie musiał pilnować, panie. Panie Janie, niech pan stanie, bo zaraz będzie śniadanie. No i tak, zrobimy tę hordę i będziemy się poszerzać. I będziemy się poszerzać. Oczywiście w tym kierunku na początku, bo tu są fajne surowce. Żołnierzujemy się. Kolejna osa doszła nam. Też trzeba będzie w sumie ogarnąć, jaki będzie nasz taki docelowy ten perymetr obrony. Bo myślę, że tutaj dookoła to trochę overkill będzie. Tutaj te wejścia mamy naprawdę takie dobre. I na przykład, no na pewno tę stronę będziemy musieli rozwinąć dość znacząco, nie? Żeby mieć tutaj dostęp do tych surowców. To bez z dwóch zdań. Ale na przykład tutaj jest niedużo, jest trochę złota. Złoto nam niepotrzebne. Jak dobrze będziemy gospodarować, to jest dupa. W lesie nie można zbudować ścieżki. Jakiej ścieżki? Balistę sobie damy jeszcze. Zresetujemy. Niech się budują kolejni żołdacy. Z zachodu. Tu jest zachód. No i dobra, to tutaj na zachodzie mamy linii najwięcej akurat. Tutaj wzmocnimy te linie. Dwudziestu jeden żołnierzy, myślę, że wybroni. A, no tak, to się zgadza. W ten sposób, to się zgadza. Dajmy tutaj te trzy oski może. Tutaj też dostawimy, tak naprawdę czego. Idzie, horda idzie. No, ta pierwsza to raczej nie powinna być duża. Ale kto ją tam wie? O Jezu, jaka hordziaczka malutka. Nie no, bez kitu. Aż żal, nie? Strzelać do nich. No i po hordzie. Była horda, hordy nie ma. Taka malutka, straszna ta horda. Jeszcze prądem się zajmiemy. Też myślę o takiej obronie, nie do końca z tym związanej, ale żeby porobić takie, ja wiem, wypustki. No bo ten las zapewnia nam bardzo dobrą pozycję obronną. Tutaj będzie wiadomo szerzej, ale tutaj i w tych pozostałych stronach nie musimy wcale wychodzić głęboko. I mój pomysł jest taki, żeby tu zrobić takie przybudówki. I tutaj, żeby była taka pozycja obronna większa po prostu, żeby więcej było w razie czego jakaś linia. No tutaj mamy na przykład tak, możemy złapać to i tutaj zrobić sobie obronę. Tak? Podobnie tutaj. Tutaj w sumie możemy wyjść aż dotąd i z tym na przykład się jeszcze połączyć. Tutaj nawet nie musimy tego używać, chociaż możemy zrobić taką zabudówkę i to wszystko. Bo nie ma co robić chyba obrony na całą mapę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Gdzie?
Okej. No widać, że coraz więcej czerwonych kropek się na mapie pojawia. My tutaj, w tę stronę będziemy chcieli na pewno się rozwijać. A, bo to on jest w takim miejscu, że nie możemy go trafić. To co Dorn mówiłeś. Dobra, odlewnie sobie zresearchujemy. Czy mamy dostęp gdzieś do oleju w środku? To znaczy, że są wszystko co... Tak, no możliwe. Zobaczymy jak kolejne te hordy będą wyglądały. No ale też my wiesz, będziemy mieli Tesla. Będziemy mieli balistę do tego, więc myślę, że będzie spoko. Jeszcze co prawda tych testów nie mamy ulepszonych tak jakbym chciał, ale no wszystko przed nami. Znaczy w sumie to może zostać i tutaj murek trzaśniemy, tutaj murek trzaśniemy, no i tu murek trzaśniemy, albo tutaj murek trzaśniemy. No bo chcemy te surowce mieć. I potem tutaj taki jeden wielki w sumie też mógłby być. No bo raczej tutaj to już daleko strasznie jest. A to wiadomo, im więcej muru zrobimy, tym więcej będzie potrzebnego... Więcej potrzebnych będzie działek, żeby to obronić. No bo tutaj będą takie konwencjonalne hordy. Nie żadne tam plujkowe. Także tutaj będziemy musieli ogarnąć kwestię tego, że będzie obszarówka przede wszystkim. Mogą być jakieś dodatkowe mośki, ale przede wszystkim obszarowo. A to będzie czyścić. Tutaj zaraz to się zamknie. A te inne strony na razie trochę będą ofiarami tego co robimy, ale to myślę, że też spoko. Odlewnie byśmy trzasnęli za niedługo, dlatego że poulepszamy po prostu te farmy, bo akurat tutaj miejsce do stawiania tych farm jest dość ograniczone. Tutaj w sumie jeszcze można. To by można. I mieć lepsze farmy. No już wychodzimy z żelaza w całości. Jest ładna ósemka. Tu się by czwórka zmieściła. Tu jest w sam raz na mur. Na mur beton to będzie, mówię wam. Nie no, tutaj chyba tak walniemy ten mur, a nie tutaj i tutaj i tutaj. Chodź. I tutaj ukryte to będzie przejście. W ten sposób. Prąd jeszcze tutaj też puścimy. Drewna chwilowo nie ma. Bardzo dużo zbierać tu surowców można. Pamiętam, że nadwyżkę będziemy mogli w sumie sprzedawać na bieżąco. Zaraz zamkniemy ten murek. A i myślę, że to już te murki to będą te nasze docelowe. Oczywiście je pogrubimy. No i tutaj byśmy walnęli jeszcze taki jeden ładny. Order, sir.
Building completed. Reporting for duty. Dużo naprawdę tego żelaza nam wyszło, ale dobrze. Ale to dobrze. Z prądu wyszliśmy nagle. Ale zaraz się naprądujemy. Tutaj też pewnie taką małą przebudóweczkę sobie zrobimy. No tutaj będziemy mieli dużo miejsca na prąd, bez problemu. Tylko nagle pieniędzy nie ma. Wszystko wydaliśmy. Na głupoty młody wydajesz. A, w sumie to tego nie powinno tutaj być. Building completed. Orders, sir. Perfect. For the human! Reporting for duty. Just tell me what to do. Do you need me? They are attacking the colony defenses. Tell me. Tak, bo zombiaków tutaj stopniowo coraz więcej idzie. Our defenses are being attacked. Cie. A, dalej to atakują. Dobra. Atakujcie se, ile chcecie to. To mnie to interesuje. Zaraz odlewnię byśmy chcieli postawić. O, 50 kamienia, że wymaga odlewnie. Już nie widzę oleju, gdzie łatwo mógłbym wziąć olej. Tu jest olej. Może, możliwe, że z północy. Tu jest olej. Strasznie daleko jest olej. Olej to z rana, olej też z dołu. Olej premiera, olej prezydenta. Tak, no bo tutaj te nasze te w cudzysłowie wypustki będziemy musieli porobić na pewno. O to nam chodzi. No bo jak nie zrobimy ulepszeń do farm, to nam będzie potrzebne. A, tego też nie usunąłem. To nam będzie potrzebne jakiś nowy zapas jedzenia. A tu za bardzo go nie ma. Tak, czekam na Frostpunka 2. Jedynka jest fajna i w sumie całkiem niedługo mam zamiar ograć na streamie jedynkę. Bo ostatnio dokupiłem te wszystkie DLC, które były. Czyli te szczeliny i to ostatnia jesień. Minus jest taki, że to ma chyba tylko takie te cztery misje główne i właśnie to jest DLC. Chyba dwie czy trzy misje. To wszystko. Odlewnie się robi. No, tylko niestety jakiś olej, chociaż jeden trzeba będzie zabezpieczyć. Chociaż nie! Tak naprawdę oleju nie musimy zabezpieczać, bo możemy... Mamy full. Teraz, na dzień dobry, bo nam przecież przychodzi z tym, z pociągiem, a tak to możemy kupić ten olej. Także myślę, że chyba nie ma się co babrać w tym oleju. Dobra, to na razie pobudujmy sobie mury takie jak chcemy po tej stronie. Zrobimy tak. Zajmiemy się fortyfikacją tej strony od początku do końca, tak jak sobie to upatrzyliśmy. Building completed. Attention. Building completed. Reporting for duty. Dobra, jest ok. Tu jest Gites. Czyli tak, generalnie tę stronę mamy zrobioną. Takie mury będziemy chcieli mieć. Tylko oczywiście kamienne wszystkie, tak? No i też wypadałoby postawić jakieś wieże.
do tego. Już nie wiem, czy tutaj chcemy w takim razie ten przejście tego typu, czy tutaj nie zrobimy sobie po prostu stałego. Tutaj na pewno jedna Tesla, tutaj jedna Tesla, tutaj jedna, tutaj jedna. Tutaj musi być, tutaj raczej też. Tutaj też, ale tutaj to, tą stroną się później zajmiemy. Jest odlewnia, to ulepszymy sobie farmę od razu. Tu się musimy oprądować na pewno. Tak już zawczasu. No zaraz to będzie problemem. Brak prądu, zwłaszcza jak będziemy Tesle wystawiać. No i jeszcze mamy 3 dni do kolejnej hordy, więc myślę, że to ogarniemy tę stronę chociaż. Tesla, Tesla. Tutaj w tym rogu bym dał Tesla. Tutaj pewnie też byśmy musieli dać Tesla, ale nie ma pieniędzy, nie ma kamienie. Mimo, że dwa koła zarabiamy. Prawie dwa koła. Building completed. No i te farmy trzeba będzie poulepszać, bo nas jedzenie blokuje, żebyśmy dalej poszli z naszym, z naszą wioską. Tu są dwa takie fajne, mocne. Te ulepszymy jako pierwsze. Tak, niepotrzebny nam jest zapas oleju po prostu. Będzie dużo żarcia zaraz. Tutaj puścimy zaawansowane kopalnie i te pierwsze kamieniowe rozszerzymy ich działanie. Bo kamień się przyda. Parę Tesli już mamy. Minus jest taki tych Tesli na razie, że jeszcze nie mam ich ulepszonych technologicznie z tego drzewka tam między misjami co jest. Bo jakbyśmy to mieli, to by była kwestia taka, że miałyby dużo większy zasięg. Już moglibyśmy w sumie mieć dwa upgrade'y, czyli pewnie tutaj takie duże pole. A. To ja muszę to usunąć, ten budynek, bo on jest poza naszymi murami. Na razie został po prostu. Myślę, że tutaj mamy całkiem sporo czasu w tej misji, żeby się ładnie pofortyfikować, więc się jakoś super nie spieszę. Tutaj jeszcze, no zastanawiam się, czy dwie Tesle tutaj, czy jedna wystarczy. Raczej stąd będą przychodzić, czyli tędy. Tutaj wątpię, żeby z tej przychodzili. Tutaj myślę, że Tesle wystawimy bardziej. Cały kamień zszedł, a Tesle kosztują kamień. Dobra, ulepszamy sobie wydobycie kamienia. Hajs tu dużo potrzeba na to. Wszystko hajs. Hajs i hajs i hajs. Nikt nie może zrobić niczego za darmo, nie? Tylko hajs. Tutaj ładnie mamy już, tylko kamiennych murów brakuje. Będziemy mieli zaraz jedną stronę ogarniętą. Tutaj dużo mniejsze fortyfikacje planuję, więc luzik. No już ropy brakuje. Ale sporo żeśmy ulepszyli. Bo to podwoi w sumie wydobycie kamienia z każdego tego. No nie, nie działa. Socjalizm w ogóle nie działa. To jest właśnie jego największa zaleta. Bo jakby działał,
To by wszędzie był. Patrz. Ten znalazł murek, który może sięgać. Ty możesz atakować tutaj przez to? Może. Ej, to może... Nie, no Teslę tutaj wystawić. W sumie to nie byłoby głupie, nie? Teslę tutaj mieć. Wrogowie są zbyt blisko. Ale teraz nie. Tesla tutaj, żeby chroniła te dwa rogi. A? To nie jest wcale takie złe. To się trzyma kupy. Żołnierze niech się dalej budują. 69 żołnierzy. I jedna strażniczka. To jest chyba znak. Ze wschodu. No jest dobre pytanie, na które odpowiedzi nie mam. Dobra, szybkie ulepszonka. Pytanie, od której mańki nas zaatakują. Budynki już mogę wystawić. Najwyżej padną, trudno. Tutaj z góry idą, dobra. O nie, ta horda już jest dużo większa, a tu nie mamy żadnych Tesli jeszcze. Tylko mamy murek po tej stronie. Jeszcze się nie obudowaliśmy tak, jakbyśmy sobie życzyli. No ale spoko, będzie luzik. Czy tu już wszystkie chaty ulepszyłem? Jeszcze parę. Nie, dadzą radę. Nawet bez murka. Są żołnierze, poulepszani, jak nie wiadomo co. No może tych ze dwóch na froncie padnie i tyle. A może nie, bo ich uratuje. 70 żołnierzy wytrzymało, nie? Bo jeszcze ten jeden doszedł stąd. To ten Hero Marine był, także wiadomo. Dobra, i tutaj będziemy robić kolejną linię defensywną. No, budowaliśmy tutaj to ładnie, tylko trzeba by było to na kamień wszystko poulepszać i by był git. A nie, jeszcze tutaj te wieżyczki do dodania mam, zapomniałbym. Teraz mamy całkiem sporo produkcji kamienia, ale jeszcze byśmy to wzmocnili, co? Uła, strasznie droga ropa, po 800, to ja kliknąłem na wszystko. Można i tak. Też tak pasywnie coraz więcej idzie mośków. Tutaj też mamy do zabudowania. Ja najpierw myślę, że to zabudujemy. W tym, co będziemy chcieli sobie robić. Nowe żelazo. Żebne na nowe prądy. Tu gdzieś kolejną miejscóweczkę trzeba będzie ogarnąć, ale to jak ropa będzie następnego dnia. Zostawimy Tesla jeszcze tutaj. Tutaj może o tak, żeby łapało jak najwięcej. Tak. Tutaj Tesla mamy. Tutaj Tesla byśmy chcieli. Nie wiem, czy tutaj dawać. Wątpię. Tesla będziemy chcieli chyba tu, jak będzie ten mur, może tu. Wtedy szli jakoś stąd, no nie. Zróbmy w ten sposób.
To będzie nasz mur. Na mur beton to będzie gotowe. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Dobra, i tutaj na pewno drugą Teslę będziemy potrzebować. Pytanie, czy tutaj będziemy potrzebować też. Chyba nie. Stawaliśmy parę balist i nagle nie ma drewna. Ale drewno będzie za sekundę. Nie no, może postawimy tą Teslę tutaj, a może tutaj. Po której stronie bardziej będą przychodzić, po tej czy po tej? Tu mamy Teslę od tej strony, dawaj tutaj, niech będzie. Prąd się kończy. Zaraz polepszamy wszystko. Dawaj jeszcze trochę żołdaków, pobudujemy. To już wszystko. Tutaj też trzeba będzie zaraz wystawić to, ale najpierw tą stronę się zajmiemy do końca. Jeszcze trochę ludzi by się przydało wybudować, bo mamy mieć 2000, a mamy mniej. Żółtka nam brakuje na tych ludzi. Kolejną farmę sobie też ulepszymy. Tak, no bo teraz w sumie całą ropę, jaką będziemy mieli, będziemy przeznaczać właśnie na ten cel zbożny. To znaczy, żeby ulepszać farmy. To moglibyśmy tak wyjść po prostu tutaj prądem i tak bez żadnej fortyfikacji zacząć przejmować ten olej na przykład. Tam z dołu, czy też byśmy chcieli? W sumie mamy dużo żołnierzy, to moglibyśmy. Cały kamień poszedł w jednym rzucie. To w sumie moglibyśmy wyeliminować te mury tutaj. To kompletnie zbędne. A jeszcze jedno będzie potrzebne do zbudowania. Commander? Any orders? Great ideas, sir. Do you need me? Let's go. Just tell me what to do. Attention. Building completed. That will be easy. Reporting for duty. All right. Attention. Building completed. O takiej sytuacji to nie słyszałem, ale brzmi prawidłnie. Ulepszamy wiatraki, żeby był prąd. Prąd to musi być.
Jeszcze moglibyśmy wystawić jedną balistę. Murki ulepszamy dalej. Chodzimy z surowców różnego rodzaju. Wiem, co trzeba zbudować. Boże, tą osę trzeba to usunąć. To trzeba zbudować magazyn na środku przecież. Bo kamionki potrzebujemy. Zaraz będzie ta kamionka. No. Nie pomyślałem o tym wcześniej. O, tu jeszcze jedno jest potrzebne, no tak. Tutaj już będziemy mogli zbudować. Olejarnie. Niedługo będzie kolejny atak. No, zombie nie potrafią chodzić w lesie. Ja kiedyś też byłem w lesie i się prawie w nim zgubiłem. Tu jest zombie, jak wiesz? Teraz coraz mniej tych dzików jest, ale może dużo bulw. Też musisz wziąć na to uwagę. No, że ja o tym wcześniej nie pomyślałem, no. Naprawdę fajna sprawa. Padły nam ten źródła utrzymania. Trzeba ludzi pozostawiać. Złotko, złotko, złotko. No bo tak to się fortyfikujemy nawet zacnie, bym powiedział. Te mury trzeba będzie wszystkie pozmieniać na kamienne. No i tutaj te na górze zrobić fortyfikacje i w sumie jesteśmy ufortyfikowani moim zdaniem. No bo właśnie robienie tutaj tego takiego wielkiego perymetru moim zdaniem nie ma sensu. Skupimy zombiaków przy wieżach po prostu Tesli i te wieże Tesli powinny ich wystrzelać. Najwyżej jeszcze moglibyśmy zrobić tak, że tą usunąć i tutaj drugą Teslę wstawić. Też tak może być. Tutaj tą osę skasuj. Tu dodamy jeszcze parę domostw. Więcej nie ma żarcia. Tak, drugą Teslę możemy dać. Tylko prądu potrzeba jeszcze. Nie wiem, czy nie przejdziemy na te inne prądownie. W sensie na elektrownię tą drzewną, opalaną. Chociaż nie, no. Jeszcze mamy dużo tych. 9 jeszcze tych zwykłych. To ulepszenie tylko potrzebny hajs. No bo te wieżyczki dużo żrą hajsu, jeśli chodzi o utrzymanie, dlatego tak nam zwolnił zarobek. No też te oleje mamy, też te oleje swoje też żrą, 80 każdy olej, nie? To jest naprawdę dużo. A nie mamy go na tyle dużo, żeby sprzedawać. To też by poprawiło naszą sytuację ekonomiczną. Trying to break through.
gdzieś tam przyszli. No i Tesla ich pokarała od razu, nie? Kolejne murki poszły. To tylko tą północną stronę mamy taką nieufortyfikowaną. A teraz atak z północy! Ha! Nadmiar jednostek może zbierzemy w jednym miejscu, bo to będą nasze jednostki szybkiego reagowania, w ogóle reagowania. Reagowanie na hordę. Te elektrownie zwykle bym chciał jeszcze gdzieś pobudować. Może tu. No zapas do prądu. Myślę przydał taki lepsiejszy. Bo Tesla żrą dużo prądu. Każda Tesla żre 10 prądu. Balista żre 2 tylko co prawda, ale tych balist naprawdę mamy nastawianych sporo. Najwyżej jak horda będzie tutaj w tym kierunku, albo w tym kierunku, gdzie mamy te oleje, które nie są w żaden sposób fortyfikowane i nie zamierzam ich fortyfikować, to po prostu je olejemy. Olejem. Olej słoneczko. Wszystkie bramy się już upgrade'ują. No, teraz nagle mamy prądu, chłopanie. Że aż głowa boli od tego prądu. Kolejna partia kamienia poszła. No już niemal wszystko będzie kamienne niedługo. Tutaj jeszcze nie jest kamienne, tutaj też nie. No to by się przydało, bo jak tutaj wlecą, to jest taki pierwszy cel, nie? Do zgarnięcia. Trochę jedzenia sobie zrobimy. No i te domy muszę poupychać gdzieś jeszcze. No najlepiej na środku by było, ale na środku już tak średnio z miejscem. No tutaj przy murze chyba nie chcę samym, a może? Nie, na pewno nie. Myślałem, że tyle nam styknie na te dwa koła, ale trochę nie. Tutaj jeszcze jeden dom. Hirobale się bronią. Może lepiej. Nie no, spoko jest Starship Troopers generalnie. Strategia, ale też troszeczkę inna niż to, co tutaj dostajemy w Die Hard Billions. Osy musimy jeszcze powystawiać. Gdzie mamy gotowe już te nasze obronne punkty. Osy są spoko. Sporo tych os mamy jeszcze? 7. No to akurat będzie na północną stronę. Codziennie dostajemy kolejną zresztą gratis. Kawa. Gratis. No dużo mamy teraz surowców. I w sumie nie wiem, co z nimi robić. A, jeszcze ten. Jeszcze tutaj. O, jeden murek zostanie. Z północy idą. Tam, gdzie jesteśmy nierozbudowani. Super. Nie ma to jak. Dobre wyczucie. No ale mamy prawie 100 żołnierzy, nie? Tutaj już u gotowości.
zawsze murek, do którego można wrócić. Może tu zdążymy zbudować jeszcze. No, zbudować to wątpię, ale zacząć myśleć o nim, że będzie w przyszłości. Idą! Idą! Kurde, jak ile ich idą. No bo to ładnie byłoby murek zgarnąć, nie? Dawaj, zdążymy jeszcze trochę. Ech, tu mi poszły te murki. No i patrz, naprawdę. Nie wiem, czy ich tutaj nie uwięziłem, tych murkach. Tak. Patrz, ale oni nie mogą za tego... A, bo to jest taki ciągły murek. Tylko za tych niskich pewnie mogą atakować. Już. Idą. Do końca nie widać. To spoko, nie? Generalnie idzie horda, a my się rozbudowujemy w tym czasie. To kraj, to obyczaj. No w pół do Tesli jest jeszcze, ale to już po tej fali. Nie, no luźno. Zdążyliśmy na czas. No i tu będzie północna defensywka. Wszystkie murki mamy metalowe, znaczy metalowe, kamienne. Metalowe to ja bym chciał. To nie jest ten. To nie jest Rift Breaker. Tutaj jeszcze musimy wypełnić to. No i podziałkować. I będzie gitara. Zastanawiam się, tutaj... No tutaj powiedzmy, że ta Tesla broni. Tutaj na pewno na rogu chcę Teslę. I tutaj chyba jeszcze jedną damy tutaj na środku. To wszystko. I uzupełnimy oczywiście balistami. Myślę, że spoko. Oczywiście osy damy. Wszystkie osy już daliśmy. No ale z każdej strony jesteśmy wzmocnieni, nie? Takim sporo działek mamy różnego rodzaju. 2004 osoby w naszej kolonii i to wcale nie karnej. Jeszcze mamy potencjał, żeby zbudować więcej. Dawaj, może ładujemy po prostu żołnierzy i tyle. Żołnierzy do oporu. 6 baraksów, niech się budują i tyle. I będzie gitara. 100 żołnierzy prawie możemy z tego jedzenia, które mamy teraz, zbudować, ale jeszcze możemy sobie porozwijać farmy niektóre. Że wschodnia nie przetrwa. Się ta nie przetrwa? Co ty? No tutaj, o, tutaj na... Wiem, co możemy zrobić. Tutaj możemy dać tą te Tesle, bo wtedy się zastanawiałem, czy to ma być Tesla, czy nie Tesla. No wiadomo, jeszcze tutaj rozlokujemy żołnierzy wszędzie. To nie będzie takie gołe. Więcej możemy tych tutaj dodać zawsze. Drugą linię, powiedzmy, dać z balist, bo to faktycznie jest goło. Bo balisty sięgną. Ale to są takie, przynajmniej na razie, były zwykłe hordy zwykłych mośków, więc Tesla powinny zrobić siekę. Bardzo mało przychodu mamy, bo bardzo dużo infrastruktury tej obronnej wybudowaliśmy. Ale z surowców dostajemy pieniądze regularnie. No, utrzymanie struktur prawie 3000 nas wychodzi. Building completed.
teraz lepiej wygląda? Co tu moglibyśmy pewnie jedną dostawić? No i następna horda dopiero 52 dnia. Tu nie mamy co zrobić w sumie ze sobą. Znaczy, chodzi o to, że tutaj jak są dwa rodzaje murków, nie? Masz ten murek taki cały, przez ten cały nie można strzelać, ale przez ten taki... No, tymi prętami to można. Jak jest ten niski, to można przez niego strzelać. To mniej więcej tak działa. Także tutaj przez ten murek nie można strzelać, dlatego szły tutaj zombiaki bokiem i nasi też dopiero strzelali tutaj bokiem. Tutaj można strzelać, tu można strzelać. Tutaj też, dlatego ta Tesla tutaj jest. No i to wszystko. Więcej takich bajerów nie mamy. Tutaj jest w sumie mało takiej defensywki też. Ale tu jest dużo os. Te osy też możemy jeszcze pozostawiać. I tutaj napchać to żołnierzami. Dawaj, napchamy to od razu żołnierzami i będziemy gotowi na kolejne ataki. Żeby właśnie rozstawić tylu żołnierzy, co byśmy sobie życzyli, no to naprawdę dużo ich potrzeba. Możemy się skupić w sumie na produkcji żołnierzy już do końca. Golemy? Jakie golemy? Nie, to chyba nie. Trafił nam się ten gigant, taki ten, co miał 10 tysięcy HP. Też musisz wziąć pod uwagę, że ja w to grałem, jak jeszcze kampanii nie było w tej grze. A, bo oni tutaj nie mogą wejść. To chodźcie tutaj, obstawicie to. Jak wychodziła kampania, to ja kończyłem swoją zabawę przetrwaniem. No bo myślałem, a dobra, nie ma kampanii, poczekam aż będzie inna. I potem, nie wiem, wróciłem, zacząłem, kurde, jest kampania, kiedyś będzie to trzeba grać. Możliwe, że i tak. No nasze zarobki są naprawdę marne. Gdzie tu można postawić jakieś domostwa? Ta misja zajmuje dużo dłużej niż sądziłem. I ona jest do 80 dnia. To jeszcze pewnie ta horda i następna będzie. A my już jesteśmy gotowi na ostatnią. Tak po prawdzie. Żołnierze się jeszcze budują. Nie wiem, czy tu jeszcze parę nie zmieściłoby się. Pewnie tak. Balist w sensie. Te balisty są śmieszne. Typek idzie, pum! Nie ma. Attention. Building completed. Reporting for duty. Attention. Building completed. No bo tutaj w ten fragment żołnierze nie wejdą akurat. Zabudowałem go całkowicie. Też w sumie nie wiem, czy to nie zamienić na Teslę. Jeszcze jedną w razie czego.
dobra. Tych żołnierzy muszę tutaj gdzieś porozlokowywać. Tutaj jeszcze żołnierzy potrzebujemy na tę stronę. No, nasze zarobki naprawdę coraz bardziej spadają. A ci niech tutaj będą. O nie. No może te jednostki trzeba będzie posprzątać z mapy w końcu. I olać już tę infrastrukturę olejową. To chyba więcej tutaj kosztuje niż nam zysku daje. Jeszcze farmę byśmy sobie ulepszyli, żeby było jedzonko. A, może tak. Może się wycofamy już tych miejscówek. No i zostaje nam czekać na zębiaki. Ponad 200 żołdaków już mamy. Jeszcze 3,5 dnia do kolejnej hordy. Dlaczego tu nie ma przycisku przyspiesz? Czasami by się bardzo przydał. Reporting for duty.
Jeszcze dwa dni do kolejnej hordy. Chciałbym, żeby to było ostatnie, ale raczej nie będzie. Spokojnie mogę zrezygnować z jednej z tych elektrowni. Jeszcze ten murek pogrubić najwyżej. Tak, to nie jest ostatnia horda, bo już byśmy mieli powiadomienie. Także będzie jeszcze jedna. O Boże, i nic do roboty sobie przez tę hordę. Jeszcze paru żołnierzy mogę dać na te strony. Tu mamy sporo. W ogóle zombiaki przestały przychodzić jakiekolwiek. Zbierają się na hordy. Tak właśnie zauważyłem, że nic nie przychodzi. Tutaj to też moglibyśmy w sumie zamknąć. A tych jeszcze tutaj mamy moszków. Chodźcie tutaj gdzieś. Tu ładnie się ustawcie. To mógłbym w sumie wyciąć tę bramę i zrobić stały murek. Ale to tylko kosmetyka. Nieduża różnica. Ze wschodu idzie horda. A tu nagle taka cała grupa przyszła od północy. Ale taka nieduża. Poradzę sobie. Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, czyli ustawić wszystkie nasze balisty i wszystkie nasze osy na cel najgroźniejszy, a nie na cel najbliższy. Bo z celem najbliższym to raczej sobie poradzi Tesla. Nasza wieża energetyczna. A właśnie z jakimikolwiek większymi przeciwnikami, to potrzebujemy wsparcia balistycznego. No i idą tu od dołu. Nie, biją się w to i trochę w to. Zaraz się zobacz. Bardziej tu się biją. Tutaj tylko jakieś niedobitki. Ale nie ma żadnych większych zombiaków. Nawet nie ma tych dyrektorów. Ale się ciągną i końca nie ma. Bo to są hordy elastyczne.
Straciliśmy chyba dwa murki podczas tej hordy. Tak, jesteśmy zdecydowanie gotowi na ostatnią. Ten jak ucieka w popłochu. Nie, on przeszedł przez murek. No i co teraz? Przez kolejnych 10 dni mamy siedzieć na tyłku i nic nie robić tak naprawdę. Tu naprawdę jest potrzebny przycisk. Przyspiesz. Daj teraz ostatnią hordę. O ile to jest ostatnia? Mam nadzieję, że to jest ostatnia. 80 dni. Nie no, chyba powinna być ostatnia. Tutaj żołnierzy jeszcze musimy dać na tę stronę i będzie ok. No nie, najnudniejsza apokalipsa to jest czekanie na zombiaki. Jesteś gotowy, wszystko jest, tylko zombie nie ma. I co wtedy masz zrobić? Dobra, to są wszyscy żołnierze, których mogliśmy zbudować. Bo już nie mamy więcej rąk do pracy. A co dopiero do karabinów? Chyba osę będziemy mogli tylko robić jeszcze. Tak, bo tylko osa wymaga jeden energii i to wszystko. Osa, osa leci krew z nosa. A tu się okaże, że ta ostatnia horda to będzie... O Jezus Maria, nie wiadomo co. I nie damy rady. To by było ciekawe. Ty, aż piszę w Google, czy nie ma opcji przyspieszenia? Nie, jest w modzie. Can we increase the speed of the game? Nie, ale jest tylko w modyfikacji jakiejś. Szkoda. No właśnie, tutaj ktoś napisał, że w wielu grach tego typu jest możliwość ustawienia speeda jeden, razy 1, razy 2 lub razy 3, nie? Albo razy 4 czasami też. To by się akurat przydało. Jest tylko na offstreamie i tyczy się tylko widzów, no. W sumie tak. Znaczy, to jak to będzie leciało na YouTube'a, to ja po prostu to wytnę, nie? No bo co to będzie tam? 10 dni czekania na nic? Nie możemy nawet żołnierzy już zbudować kolejnych, bo mamy full. Ci w sumie niech tu zostaną i bronią tego wejścia, bo... Co oni mają robić? Zaraz się wymaksujemy, jeśli chodzi nawet o złoto, bo surowce już są wymaksowane. No na dobrą sprawę, jakbym chciał więcej na przykład żołnierzy sobie porobić, no to mógłbym te budynki produkcyjne pousuwać. Te, które nam resursy produkują. No ale to po to budowaliśmy, żeby były, a nie żeby taka wioska ogołocona była. Ale tak to ładnie wam wyszło. Wydaje mi się, że też będziemy musieli zainwestować w instytucję, która się nazywa bank. Bo bank chyba 30% zwiększa przychody z pobliskich domów, a to daje każdy dom daje 40 przychodów.
No to by było 12 dodatkowego, tak? Z każdego domu. Każdy dom 12 by dodatkowe dawał. Dużo. Dużo. No, mamy maksa. Wszystkiego mamy maksa. A przed nami jeszcze 7,5 dnia. Osy jeszcze jakieś dojadą, bo osy dojeżdżają codziennie. Mam jeszcze 3, bo w sumie nie wiem, gdzie je wpakować. Gdzie by się najbardziej przydały. Ten nie może znaleźć sobie miejsca, a ten patroluje. Jeszcze ktoś na patrolu jest zrobiony. A składamy tutaj bardziej do przodu. To jeszcze mogę przerobić na Tesla. O, jeszcze jednego żołnierza możemy zbudować. Patrz, to obsada balisty wymaga więcej niż obsada Tesli. O, idą zombiaki. O Jezus Maria, ile zombie. Zombie. Taka posucha była, to zombiaki wychodzą, patrz. Dobrze, osy zaczęły strzelać. Pięknie to wygląda. Osy mają naprawdę taki fajny ostrzał. No bo to minigany są po prostu na stojakach, nie? Jeszcze automatyczne. Tak, jakby co, to przeglądam sobie coś na Altabie, bo w sumie co mam robić? Co mam innego zrobić? Wszystko mamy wybudowane, wszystko gotowe, trzeba czekać, nic innego zrobić nie możemy. Tu mam jakiś problem z YouTube'owym studiem, bo nie mogę się zalogować na ten, na studio YouTube'owe, a mam kolejny ten, kolejny odcinek do ustawienia. Najgorzej, bo na jutro już. A coś mi tutaj YouTube Studio nawala. Nie chce mi wpuścić. Jeszcze 5 dni. Mam nadzieję, że to jest ostatnia horda, bo jak nie, to się naprawdę zdenerwuję. Ale powinno być. Chociaż, kto wie. Kto to ich tam wie? No bo jak to nie będzie ostatnia horda, to będzie misja z najdłuższym oczekiwaniem na zakończenie misji ever. Czy gdzieś... poznajdujemy miejsce, gdzie można te wtyknąć osy tak sensownie. Ciężko powiedzieć. Te małe miejsce, gdzie nie ma dużo takiej defensywy, bo to duży firepower będzie wtedy. Chociaż też jest kwestia tego, że oni się będą skupiać na jednym miejscu, no nie? Jedno miejsce będą atakowali, wtedy Tesle dobrze działają. Ale właśnie, jeśli to by było większych przeciwników sporo,
No to wtedy byśmy potrzebowali dodatkowego wsparcia ogniowego właśnie w postaci tych os. Tylko może tu damy te osy. Bo tam nie możemy wstawić żołnierzy. No tak się dobrze rozbudowałem, że nie było miejsca dla nich. Dobra, i tutaj dwie kolejne osy sobie rzucimy. Przed nami 4 dni. O, wiem, co możemy zrobić. Patrz. Ha! Możemy szkolić żołnierzy. Cztery dni zostały. 4 dni. To jeszcze 16 żołnierzy, potem usuniemy kolejne 2 garnizony i znowu 16 będziemy mogli ogarnąć. Także całkiem spoko. Ale powiedzcie mi, że to będzie ostatnia horda, że nie będzie żadnej kolejnej. Kolejną osę dostaliśmy w prezencie. Może tu byśmy trochę tych żołnierzy dodali? Tu jest bardzo dużo tych os nastawianych. Dobrze widać po tej stronie muru. Jeszcze po jednym żołnierzu tu się zbuduje. A, tutaj jest jeszcze paru. Dobra, to tutaj po jednym żołnierzu się jeszcze buduje i będzie można to zniszczyć. Kurde, jaki dobry plan wymyśliliśmy na dodatkowych żołnierzy. No i ponad 300 już jest. Elegancko. Ten jeden snajper tutaj, nie wiadomo co robi. Ale wszyscy nam przeżyli od początku gierki. Żaden żołnierz nam nie zginął. Nikt nam nie zginął chyba tutaj. No ten budynek był zniszczony tam chyba ze 2 razy. Bo go wystawiłem już za murem wtedy. Nie wiem po co nawet. Ale był. Żołnierze do boju. No, jeszcze 3 dni. The train has arrived at the station. Jeszcze możemy żołnierzy budować, jeszcze 8 w kolejce możemy mieć. Zastanawiam się, gdzie ich umieścić w takim razie. Tutaj może. Tutaj raczej dużo. Tutaj? Nie, tutaj raczej nie. To jest na tyle dużo defensywy, że to jak to się wszystko rozłoży na tym terenie, to nie będzie źle. Naprawdę dobrze jest ufortyfikowane to. Zobaczymy, co rzucą przeciwko nam. Może tutaj właśnie na froncie, jakby nie wiem, wdarli się. Zrobili wdarcie śmierci, jak Death Stranding. Za 2 dni. 2 ostatnie, ale niezwykle długie dni. 2 osy nam zostały jeszcze. Może tu gdzieś wrócimy. Skoro nie mamy co robić z surowcami. Czemu by nie zrobić czegokolwiek? Zapisywanie jest, gierki. To zaraz będziemy grać w gierki z zombiakami.
Cały kamień wykorzystaliśmy. Tak, to jest ostatnia. To jest ostatnia. Moro zainfekowanych. Ze wszystkich stron. Proszę państwa, oni idą ze wszystkich stron. Co my teraz robimy? Tego nie wiem, ale nie powiem nikomu już nic. Wstawiam jeszcze wszystkie balisty i wszystkie osy. Zresztą mamy jeszcze jedną osę gdzieś. Stój. Dziesięć godzin pozostało. A ja jeszcze muruję. Murarz, tynkarz to będzie ze mnie profesjonalny. Zobaczymy, co nam wylezie, bo to jest chyba najbardziej interesujące. Co nas, na nas tutaj rzucą. Tyle czekania, tyle rozbudowywania, że w końcu musi być coś dobrego. Dwie godziny. Jedna godzina. Jest! Idą! Ze wszystkich stron... O kurde! Tu faktycznie idą ze wszystkich stron. O, i są grube. Faktycznie, opasły, zarażone. Jezus Maria! Zrobiło się dość czerwono. O kurde! Tutaj muszę żołnierzy rzucić na pewno. Ale w sumie teraz muszę już im zaufać, no nie ma innej opcji. Ale lecą z każdych stron. No nieprzerwanie. Aż gra wolniej chodzi. Boże, jak się wlewają. Jak to będzie fail, to się załamie. Ale raczej nie. Nie, nie ma takiego miejsca, gdzie by się zbierały pod murami za bardzo. O, żołnierze dostają. Kolejne miejscówki, może tutaj żołnierze. Tutaj tak w sumie najbardziej się zbierają pod tymi murami. Tutaj też trochę. A, tutaj chyba najgorzej idzie, bo oni dookoła tych murów idą. Te Tesle jeszcze mało i sięgają. Jakby były ulepszone, to co innego. Ale cała reszta idzie git. Cała reszta idzie naprawdę bardzo dobrze. Was możemy tutaj przenieść na górę. Ci tu stoją na razie co chyba. Ale dalej lezą. I lezą, i lezą, i końca nie widać. Ale już nie ma żadnych tych, żadnych dużych. Ani nie widzę już executivesów, dyrektorów, ani opasłych. Także raczej to obroniliśmy. Tylko to jest kwestia czasu, zanim się nie skończą. Nice. Ale czerwono jak nie wiadomo, co. Tu się przebili przez jeden mur, ale jeszcze drugi. O, jeszcze te osy. To nie, no nie mają szans. Tu największe mieli szanse się przebić, tutaj przez ten mur. Tutaj żołnierze daliśmy i odparli tych opasłych, którzy szli. Elegancko. Elegancko. Mówiłem, że dobra defensywka, ale miałem chwilę zawahania, nie powiem, że nie. Jeszcze wszyscy na weteranów awansują. Oni dalej lezą. Nie kończy się ta horda zombiakowa.
2 dni bez przerwy lezą. O, kończą się. Końcu się kończą. Ha! Nice. Dobra, horda była na koniec. Jest, wyczyściliśmy to. Mopujemy ostatnich i koniec. Ale szli nieprzerwanie przez ponad 2 dni. No i dobra. Zagraliśmy trochę dłużej niż myślałem. Tak, o godzinę dłużej niż myślałem. W każdym razie, ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na Discorda, YouTube, TikToka. Linki do wszystkiego oczywiście są poniżej. Mamy listę gier, gdzie można zobaczyć co, w co graliśmy, w co grać będziemy. Też wieczorem gramy w Lies of P dalej. Będzie się denerwował, umierał i nie wiadomo co jeszcze. A jutro? Jutro pewnie będziemy robić przerwę, żeby Dorn był zadowolony, że jakiś Warhammer będzie na kanale. Ale to się jeszcze zobaczy. Bo chyba jeszcze nie wyszedł. Jak wyjdzie, to zagramy. Ja byłem Knight, dobrego dnia.